Kolejna edycja Święta Pierogów w Będziemyślu przeszła do historii. Coroczny piknik rodzinny organizowany przez Radę Sołecką i Stowarzyszenie Kobiet Grodzianki, na którym królują pierogi, jak zwykle przyciągnął tłumy. Była to już 9. edycja imprezy. Zorganizowaliśmy w 2010 roku pierwszy piknik. Warunki tego pikniku były wtedy bardzo trudne, bo organizowaliśmy to przy Domu Ludowym, gdzie niestety nie mieliśmy tak wspaniałego placu, jak tutaj dzisiaj widzimy. Stadion, plac zabaw, gdzie jest bezpiecznie. Tam wtedy robiliśmy tą imprezę przy Domu Ludowym, przy drodze powiatowej. Cel imprezy jest prosty. Dobra zabawa i integracja. Oczywiście obowiązkowo przy talerzu pysznych pierogów. Od początku główną ideą, jaka nam przyświecała, to była integracja lokalnego tutaj społeczeństwa. Osób, które mieszkają w naszej miejscowości, jak również w sąsiednich, bo to trzeba powiedzieć, że rodziny mamy wokół siebie, bliżej i dalej. No i też w dużej mierze integracja organizacji, które tutaj działają w naszej miejscowości, czy to Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Kobiet, Straży Pożarnej, Szkoły. No, tam też o to chodzi, żeby wszyscy jednocześnie dobrze się bawili, ale żeby ta społeczność w dobie, nazwijmy takiego, trochę może odejścia od takiego wspólnego życia, zamknięcia się w domach, żeby jednak przynajmniej na te kilka razy, a szczególnie w tym dniu, mogła się razem zintegrować. Impreza się świetnie przyjęła, o czym świadczy liczba gości, którzy przyjeżdżają. Mamy gości nawet z zagranicy. Wiele osób przyjeżdża tutaj do nas na imprezę, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. Zawsze impreza się cieszy dużym powodzeniem, a pierogów zawsze nam brakuje. Dziewczyny lepią coraz więcej, a ja nigdy nie wiem, ile należy ulepić, żeby starczyło. W tym roku padł kolejny rekord przygotowanych pierogów. Było ich aż ponad 12 tysięcy. Ale nie tylko pierogi znalazły się na stoisku grodzianek. Dzisiaj 4 rodzaje pierogów tylko mamy. Mamy podstawowe ruskie z kapustą, z mięsem i litewskie. Mamy fasolkę wojskową, mamy bigos. Co mamy jeszcze? Hot dogi, żurek tak na późniejszy wieczór. Mamy różnego rodzaju ciasta. No naprawdę dużo, dużo rzeczy. Lody dla dzieci. Co takiego wyjątkowego jest w pierogach lepionych w Będziemyślu? To zagadka nawet dla pań, które je przygotowują. Właśnie żeśmy się zastanawiały też z dziewczynami, co jest, bo przecież robimy naprawdę pierogi tak jak chyba każdy, nic tam, serce może złożone i dlatego tak są tak dobre, bo naprawdę nie wiem, nie rozumiem tego, no ale się cieszymy, że tak jest. Organizatorzy imprezy zadbali, aby tego dnia oprócz pysznego jedzenia nie zabrakło atrakcji. Mamy dużo atrakcji, będą zespoły ludowe ze ściany, będzie blues, dzieci nasze szkolne będą występowały, będą różne konkursy, jedzenia pierogów, zabawy dla dzieci, dzieci szkolne będą tak samo przed sobie. Także tych konkursów jest, no mamy tam atrakcje, jest jeżdżalnie za darmo, jest kula ta duża też, to jest za darmo, jedynie są kule wodne tam jeszcze tak samo. Będą strażacy też tu przejeżdżać niżej jeepami, tak, że jest w różnej atrakcji, można będzie z tego korzystać. Takie imprezy są zawsze chętnie wspierane przez samorząd gminny, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pająk. Wszystkie tego typu imprezy zawsze warto organizować, warto wspierać. My jako samorząd sędziszowski zawsze będziemy wspierać i no niekiedy dofinansowujemy, niekiedy rzeczowo w postaci krzesełek nowo teraz zakupionych czy leżaków. Także na pewno warto i zawsze to się cieszy wielką popularnością. Za rok Święto Pierogów obchodzić będzie swoje 10. urodziny. Jubileusz będzie wyjątkowy, zapowiada sołtys Będziemyśla Lesław Anyszek. 10. edycja, jak posiada zdrowie i wszystko będzie dobrze, to spróbujemy naprawdę tą 10. edycję już tak zrobić. No, będzie po prostu już większa uroczystość. To już 10. rok, no 10 lat będzie. Tegoroczne Święto Pierogów najmłodsi mieszkańcy Będziemyśla zainaugurowali, wypuszczając gołębie z klatek. Proszę bardzo, bardzo ładnie. Udanej zabawy życzyli uczestnikom imprezy przedstawiciele władz lokalnych, a ta trwała do późnych godzin nocnych. Uczestnikom w trakcie zabawy pod gwiazdami przygrywał zespół muzyczny oraz DJ.